Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj Państwu powiedzieć o bardzo istotnej zmianie, która dokonała się w sposób sprawny, ale która sprawdziła się także w zdarzeniu masowym, które miało miejsce w ubiegły piątek w trakcie wypadku autokaru ukraińskiego. A mianowicie na terenie naszego województwa, podobnie jak w całym kraju, realizowane były przez wojewodów zadania wynikające z koncentracji dyspozytorni medycznych. Ten proces był procesem, który trwał kilka lat, rozpoczął się jeszcze w 2014 roku. Wówczas, kiedy na terenie naszego województwa funkcjonowało aż 22 rejony operacyjne i 21 dyspozytorni medycznych, co powodowało bardzo duże rozdrobnienie potencjału zespołów ratownictwa medycznego i w efekcie w przypadku występowania właśnie choćby zdarzeń o charakterze masowym, kiedy większa ilość osób wymagała udzielenia pomocy i czynności medycznych, było to nie lada wyzwaniem. Z tego powodu zostały przyjęte odpowiednie przepisy prawne, które nakładały na wojewodów obowiązek dokonania działań służących koncentracji dyspozytorni medycznych w jeden rejon operacyjny. W naszym województwie podstawą do takiego działania był plan zabezpieczenia ratownictwa medycznego dla województwa podkarpackiego zatwierdzony przez ministra zdrowia 17 listopada 2020 roku i koncentracja zgodnie z planem dokonała się w dniu 1 marca 2021 roku. Co to oznacza? To oznacza, że na dzień dzisiejszy mamy jedną dyspozytornię medyczną i jeden rejon operacyjny obejmujący obszar całego województwa podkarpackiego. Natomiast od tego czasu znacząco zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego. Kiedyś było ich niespełna 85, dzisiaj 96, w tym 14 tak zwanych zespołów specjalistycznych, czyli zespołów, wśród których w załodze karetki jest także lekarz. I nawiązując do tego ostatniego wydarzenia, które przywołałam, czyli wypadku autokaru ukraińskiego, muszę Państwu powiedzieć, że mamy pełne potwierdzenie skuteczności zawiadywania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego po koncentracji. Od razu zostały zadysponowane 12 zespołów ratownictwa medycznego, które niezwłocznie zostały skierowane na miejsce zdarzenia. Dodatkowo znalazł się tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jeszcze jeden śmigłowiec Mi-8 i w ten sposób sprawne zawiadywanie z jednej dyspozytorni stało się gwarancją skierowania takiego zespołu, takiej ilości zespołów ratownictwa medycznego, które były adekwatne do potrzeb na miejscu tego wypadku. Oczywiście te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony wielu podmiotów, instytucji, które angażowały się w realizowanie tego procesu, gdyby nie pełne zrozumienie ze strony ratowników medycznych, ale także duże i znaczące wsparcie ze strony NFZ-u, czyli płatnika, jak również ze strony dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i dyrektorów poszczególnych pogotowi ratunkowych, które także stworzyły właściwe konsorcjum i wsparły te nasze działania. Dużą rolę w tych działaniach służących stworzeniu zintegrowanej dyspozytorni medycznej odegrali pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, którym także bardzo serdecznie dziękuję za to, że sprawnie ten proces został zrealizowany. Istotnym czynnikiem, który skutecznie umożliwia zarządzanie tym potencjałem, który mamy nie tylko w województwie, ale w kraju, jest system wsparcia dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który pozwala na to, aby sprawnie przekierowywać wezwania do tej dyspozytorni, która akurat jest wolna i która adekwatnie do zgłoszenia realizuje zlecenie na zespół, który udaje się na miejsce, gdzie występuje zdarzenie związane z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wojewodo. W osobnym konkursie na realizację tego zadania kilka słów powie nam Pan Dyrektor Robert Kubiak. Bardzo proszę Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu. My jako NFZ otrzymaliśmy takie zadanie
do wykonania, mianowicie zawarcie umowy z nowym świadczeniodawcą, który będzie obsługiwał cały rejon operacyjny, ponieważ my działamy tutaj w ramach jakby zleconych czynności przez wojewodę i otrzymujemy na te cele dotację budżetową, ponieważ ratownictwo medyczne nie jest finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale z dotacji budżetowej. I w związku z tym w ramach tych właśnie takiego zlecenia przeprowadziliśmy postępowanie konkursowe na cały jeden rejon operacyjny całego województwa. Wpłynęła jedna oferta, którą oczywiście bardzo dogłębnie sprawdziliśmy, jej zgodność z naszymi wymaganiami, zgodność także z wojewódzkim planem zabezpieczenia ratownictwa medycznego i po sprawdzeniu, że wszystkie te wymogi są spełnione, zawarliśmy umowę z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, która jest głównym wykonawcą tego konkursu. Oczywiście były pewne napięcia związane głównie z tym, że niemożliwe było już w tej chwili takie jak gdyby piętrowe podwykonawstwo i w związku z tym część właśnie tych stacji pogotowia ratunkowego musiała przejść do tych większych podmiotów i pracownicy zmienili jak gdyby pracodawcę, ale to były powiedzmy takie przejściowe uzgodnienia o charakterze, można powiedzieć, na linii pracownik-pracodawca. One na szczęście zakończyły się porozumieniem i w związku z tym mamy już tego jednego realizatora, który od 1 marca realizuje te świadczenia. My zawarliśmy umowę, my tą umowę obsługujemy. Oczywiście też możliwe są jakieś działania kontrolne. Natomiast wszystko to jest w ramach środków przekazanych nam przez Urząd Wojewódzki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. A ja tylko konsorcjum, o którym mówiła pani wojewoda i pan dyrektor, jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Bardzo proszę panie dyrektorze, kilka słów o funkcjonowaniu. Szanowna pani wojewodo, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie obecnie jest liderem od 1 marca, liderem na całe województwo. Realizujemy zadania Państwowego Ratownictwa Medycznego razem ze współrealizatorami, z Pogotowiem Przemyskim, Pogotowiem Sanockim, Pogotowiem Mieleckim oraz Pogotowiem z Krosna. Tych pięciu współrealizatorów zabezpiecza całe województwo podkarpackie jako samodzielne pogotowia. Nie ma, obecnie nie ma na terenie województwa podkarpackiego firm czy instytucji czy podmiotów leczniczych, które zajmują się ratownictwem medycznym jako samodzielne. Czyli mamy obecnie pięć samodzielnych współrealizatorów. Czyli generalnie jesteśmy do zabezpieczenia zdrowia i życia całego województwa podkarpackiego. Pani wojewoda wspomniała, że kilka lat temu było 22 pogotowia, 22 dyspozytornie. Obecnie jest jeden lider razem ze współrealizatorami. Jest to olbrzymi przywilej dla nas jako pogotowia rzeszowskiego razem z moimi dyrektorami, współrealizatorami tego zadania zabezpieczać Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. Mam nadzieję, szanowna pani wojewodo, szanowni państwo, że wywiążemy się z tego zadania. Wywiążemy się tym, co potrafimy najlepiej. Swoją konsekwencją, swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. To państwu zapewniamy i mamy nadzieję, że damy z siebie wszystko. Dziękuję bardzo.